Siemano, z tej strony Pończak. Stwierdziłem, że zacznę nagrywać przebudowę mojego driftcara, bo zamierzam go troszeczkę zmienić. Nie jakoś dużo, wiem, że z YouTube jesteście przyzwyczajeni, że każdy co chwila kupuje nową Suprę, nową M3, M2, Ferrari, Lamborghini i inne samochody. Także to nie będzie tak szokująco, ale stwierdziłem, że nagram. Może się komuś spodoba. Dzisiaj pojadę po Magiel, który regenerowałem, ponieważ miał luz przód-tył. Cała listwa jakby pracowała dość mocno. I stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby zrobić regenerację, ponieważ może się tak zdarzyć, że za chwilę zacznie się z niego lać, albo złapie jakiś luz, albo zacznie, nie wiem, nie odbijać kierownica. Także stwierdziłem, że to będzie słuszne. Jadę też do Odessa CNC, żeby podjąć nowe adaptery do mojego skrętu, ponieważ moje poprzednie adaptery troszeczkę się wyrobiły przez prowadzące koło, które sobie ganiało. Co też pewnie nie pomogło Maglowi. Na sam koniec podjadę do Sideways Garage, bo tam jest mój samochód i zobaczycie to i owo. Także pozostańcie nastrojeni. Tak się prezentuje zregenerowany Magiel. Zajebisty jest. No i teraz będzie pewne, że to będzie działać. Jak to bywa, wszystko się dzisiaj pierdoli. Najspokojniejszy dzień w Bielsku Białej. W każdym razie wróciłem z Maglem, zostawiam kompakta, przesiadam się na pumę, którą pożyczam od mojej dziewczyny, ponieważ M43 B18 po słapie przerywa i mnie tak wkurwia, że wolałem odśnieżyć pumę i jechać pumą, niż się z tym użerać przez kolejne 100 km. No i rzecz jasna, GoPro szlak trafił, jedną i drugą baterię, także wziąłem i nagrywam telefonem. Dlaczego wziąłem pumę? Jakby to powiedzieć, odkąd moje M43 B16 w daily stwierdziło, że od teraz identyfikuje się jako silnik trzycylindrowy i na jednym garze była bardzo niska kompresja, to stwierdziłem, że dobra, no to trafił się nawet niezły M43 B18 z cabrio, z niskim przebiegiem. Można by od biedy go wrzucić, nie? 115 koni zamiast 102 to zawsze coś na plus, prawda? To mogła być jedna z najgorszych decyzji w całym moim życiu. Długa historia, krótko. Dalej pół roku później samochód nie jeździ, kurwa, tak jak powinien. Przerywa. Wymieniłem już dużo sprzętu. To, co pokazywało na kompie, że trzeba by wymienić, że są jakieś błędy, jest nowa sonda, nowe jakieś tam inne pierdoły i dalej odpierdala, także taki jeden brytyjski youtuber, niszowy youtuber, kupił Cayenne Turbo S i stwierdził, że tam trzeba będzie zrobić rozrząd. Jak sobie to policzył, to zaczął się zastanawiać, do którego punktu to są koszty utopione już, że wpieprzasz kasę, bo już wpieprzyłeś kasę. No i zacząłem się zastanawiać, ile ja już wpieprzyłem kasy w to M43. No. I zacząłem się zastanawiać, co dalej w ogóle z tym kompaktem. Przyznam szczerze, przydałoby mi się jakieś większe auto, może jakieś kombi, które ma możliwość holowania przyczepy. Rawety być może. No i tak dodałem 1:1 i 2:2. No i nie wiem. Chyba będę się musiał pozbyć tego kompakta. Chyba że jakimś cudem, bo daję mu ostatnią szansę. W ogóle mój stosunek do tego auta jest, jak widzisz jakąś alternatywkę, która jest jak
even something you said. I just died in your arms tonight. Sobie myślisz, mogę ją naprawić. Ja też tak myślę z tym samochodem, że mogę go naprawić, ale zaczynam wierzyć w to, że on się nie chce naprawić. Ja sądzę, strzelam teraz, że to jest jakaś pierdoła kosztująca stówkę, tylko dojść do tego, która to jest konkretnie pierdoła. No, wiele takich przypadków. Coś czuję, że to tu. Są tutaj nowe adapterki. No co na maksa. To masz tak jakby kopię Z3, nie? Mniej więcej taka odległość jest oryginalnie Z3, nie? Mhm. Koszyk jest nowy, więc też to powinno fajnie ciasno chodzić. Ale możesz sobie go jeszcze wyglować. Generalnie im dłużej sobie, im masz dłuższy ten dół, to masz krótsze biegi, nie? Aha, no, czyli ale... jak się go wkręci na maksa do góry, to jest jak seryjna Z3. Tak, tak. Im jest większy ten dystans, tym biegi są krótsze. Nie? Fajne. Czyli im bardziej go wykręcasz, to sobie po prostu blokujesz potem tą pełką w tym roku. A, bo nie? To jest cały shifter razem już z gałką z górą, tak? Tak, to i tak wygląda. Gotowe rozwiązanie. No i tak naprawdę wiesz, potem wypinasz, tak naprawdę jest to zrobić z góry auta, nie? Mhm. Czyli tulejki masz ok u góry i tak dalej, te wszystkie tutaj mocowania na skrzyni. No. Tak naprawdę wypinasz sobie tylko zawleczkę tutaj, wytargujesz ten shifter, aha, wkładasz ten nawet shifter, nie tak trzeba jak on jest. Do tego dochodzić. Tak, tak jak on jest teraz, nie? A. Cyk, jak tam dojdziesz ręką, to ładujesz po prostu się ręką zawleczkę i... Fajne, fajne. Masz ten, nie? Jak nie lubicie shifterów, które są takie mocowane do budy, bo są bardzo, z bardzo krótkim skokiem, to może być bardzo ciekawe, bo to jest na maksa wykręcone do góry jak Z3. Także delikatnie tylko skraca te biegi i nie będzie to chyba aż tak ciężko pracowało, więc będzie można szybko zmieniać. No, ciekawe. Widzę, że robisz motorsport, podoba mi się to. Widzę to klasy sobie, tak? Jak masz ten. Czekaj, wezmę sobie. Jest lekko. Kurde! Zajebiste. Wiesz, niby nic, nie? Cenowo też nie najgorzej. I to masz gdzieś około 20 kg na jednych drzwiach. To tak myślę, że około 20 kg będziemy to ważyć jeszcze. To robi się różnica, nie? No. Wiesz, jak wrócisz dywan, to sobie zaślepkę jeszcze taką ten. No to nagle nam ucieka jakaś ponad grubo stuwa tego, nie? Z wagi. Widzę bardzo fajny NASCAR. Wiesz co, generalnie do wygodnego wsiadania. Tak, bardzo wygodne. Dobrze, że nie zrobili tego jeszcze tutaj, wiesz o co chodzi? A, dodatkowego słupka, tak, no bo to, już to nie, tak. W ogóle bym już nie wsiadł do tego, nie? Ale fajnie, jest naprawdę fajnie. To jest chyba okładka od cybula, z tego co wiem. Mhm. No kupiłem to już z budą, trzeba było troszkę poprawić tyle, ile mogłem, to poprawiłem. Ale wydaje mi się, że już to ma jakieś tam ręce i nogi. Elegancko. Jestem w Mike Sideways Garage. Sideways Garage. Jak widzicie, moje auto ma w chuj skrętu. Bo nie ma magla. Tutaj są jeszcze sprężyny inne na tył, żeby potestować, troszkę to obniżyć. A z drugiej strony tutaj jest elegancki magiel. E36 normalny. Elegancki, odrestaurowany, zregenerowany. Tutaj widać, jak mam zrobione ograniczniki na wahaczach Odessa V2. Tutaj sobie jest śrubeczka i sobie jest do obracania. I tutaj się o zacisk powinno blokować i ile sobie wysuniemy i tutaj skontrujemy, to jest. Także bardzo elegancko. Łapy są Swagger, jak widać. No i tutaj mamy na zwykłych poduszkach seryjnych, żeby było jakieś jednak tłumienie i żeby był jakiś punkt, gdzie można zerwać, bo też fajnie jest wszystko zrobić w aucie na sztywno, ale później upierdoli ci się z bloku nagle czy coś, więc lepiej mieć jakiś punkt, który można zerwać i w miarę szybko zmienić. Poduszkę na zapas mieć ze sobą na torze można mieć. No i dodatkowo tutaj jest zrelokowany właśnie nowy zbiorniczek, ten co ostatnio go zmieniałem, i na płyn do wspomy, i jest tutaj taki adapterek robiony przez Michała, bo pod ten kolektor z M50 B25 się nie da tego seryjnego zastosować, bo tutaj
no nie zmieści się po prostu. A tutaj jest też jeszcze takie oto chłodniczka płynu do wspomy. Może troszkę zrobiłem overkill, bo jest prawie jak chłodnica, ale za to myślę, że powinna całkiem dobrze działać. Także tak to jest. Tutaj też zaszły zmiany. Nowe mocowania amortyzatorów COS AC. Jak widać, są takie trochę liftujące o 35 mm z tego co pamiętam. I dodatkowo poduszki są tutaj wtedy mocowane, bo to są tylko mocowania i wtedy musi być poduszka seryjna BMW. A tutaj jest poduszka z E46, bo jest centymetr wyższa niż z E36. Trzeba tam tylko taką wypustkę jedną albo przewiercić, albo uciąć i nie ma problemu i wszystko pasuje. I generalnie lift kit jest założony, bo jeszcze było trochę za nisko. Nie no, ogólnie to lift kit jest założony, ale głównie po to, że miałem idiotycznie krótkie amortyzatory HSD Monopro. I jak widać jest bardzo dużo z tego rozkręcone, a było jeszcze więcej, a wystarczyło, bo jest też usunięty helper i jest dłuższa sprężyna i troszkę twardsza, bo jest 12 i chyba 18 cm. I zrobiłem to po to, żeby koło miało mniejsze obciążenie to podążające. A z drugiej strony tutaj mamy, dzięki temu, że tam jest więcej, powiedzmy jest wyżej, to tutaj możemy wkręcić całą lagę głębiej jakby w to mocowanie, więc lepiej się trzyma, więc jest bezpieczniej. No i oczywiście miałem zajebiście duży preload wcześniej i troszeczkę go zmniejszyliśmy, tam o centymetr, nie? No i sprężna jest troszeczkę mniej ściśnięta niż była. No i teraz jest jakiś zakres pracy zawieszenia w dół. Tutaj oczywiście jeszcze pozostałości po tym jak mi przeginało koło prowadzące i tarło. To oczywiście trzeba zawsze zamalować i monitorować, czy ci to trze, czy nie. No jak trze, to jest słabo i trzeba dalej kombinować, żeby nie tarło. Także tak to wygląda. Tutaj jeszcze dojrzymy, o. Tu jeszcze widać te poduchy. One mają takie fasolki, na których możemy je tutaj z góry imbusem sobie obrócić. Albo bardziej na kaster do tyłu, albo do przodu. Tutaj jest teraz na zero mniej więcej. Także, ponieważ Odessa V2 przesuwa koło do przodu i tak, więc tutaj może być centrycznie. Jest więcej miejsca na zabawę wtedy przy skręconym prowadzącym kole, które ma większy skręt tutaj. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. W przyszłości zobaczycie na moim kanale więcej takich materiałów. Postaram się też nagrać coś o simdrifcie. Postaram się też bardziej pokazać, co tam jeszcze w moim samochodzie będzie zmieniane. Także pozostańcie nastrojeni. Możecie zasubskrybować, napisać w komentarzu, co tam się Wam podoba, co się Wam nie podoba, co jeszcze chcielibyście usłyszeć. No i tyle. Do następnego. Hej!